Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Dzisiaj mam dla Was, no, tak jak zawsze, kilka newsów. Będzie tutaj dzisiaj dosyć dużo newsów szosowych, niespodziewanie, no, ale tak się układają losy, że szosa trochę odgrywa teraz ważniejsze role niż szkolarstwo górskie. A zanim przejdę do właściwych newsów, to zapraszam Was serdecznie na grupę kolarską CPL. Link znajdziecie sobie w opisie tego filmu na tej grupie dzieje się wiele ciekawych rzeczy i trwają tam nieustannie dyskusje o najważniejszych dla polskiego kolarstwa tematach. A przechodząc dalej zaczniemy sobie to tak jak mówiłem od szosy. Pierwsza taka dosyć wiadomość, która jest no dosyć ważna właśnie. E to wczoraj wieczorem padła jak grom z jasnego nieba, a tak naprawdę to nie jak grom z jasnego nieba, ale można było tego trochę, trochę, trochę się domyślić, że został przerwany UAE Tour. UAE Tour, czyli wyścig dookoła Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tam między innymi startuje też Rafał Majka. No a wyścig został przerwany ze względu na kolonowirusa i w związku z tym zawodnicy i cała obsługa przybywa w hotelu, są zamknięci. Dwie osoby są podejrzewane o, o to, że właśnie zachorowały na tego wirusa. No i wyścig dalej nie będzie kontynuowany, a wygrał go Adam Yates. Druga wiadomość, też jest wiadomością czasową z kolei sprzed totalnie paru chyba godzin dopiero. Otóż powraca przez wielu lubiany, a przeze mnie bardzo, bardzo lubiany team Euskaltel Euskadi, czyli taka pomarańczowa ekipa z kraju Basków, która robiła no, dosyć dużo zamieszania na wyścigach szczególnie tych górskich, wieloetapowych. Na etapach w górach byli zawsze bardzo mocno widziani, ucieczki, ataki itd., itd. natomiast trzeba pamiętać, że w czasach świetności tej ekipy no, panowały na wyścigach szosowych trochę inne warunki, i mm, trochę inne wspomagania niż tylko to, poprzez krzyk gardeł kibiców. Zobaczymy, jak będzie teraz szło tym zawodnikom. No, fajnie by było, gdyby pojawił się tam jakiś taki kozak na miarę hmm, Ibana Majo, tylko rzeczy z tego Byłoby wspaniale. No, ja im bardzo kibicuję, bo bardzo zawsze lubiłem tą ekipę, właśnie szczególnie wspomnianego Ibana. E, no. Trzymam kciuki, w kwietniu mają zadebiutować, i myślę, że będzie to odrodzenie tej ekipy, która przestała istnieć w 2013 roku. No, chyba tak, i zobaczymy, jak będzie im teraz szło. A teraz już przewijamy się trochę i wracamy do tematu kolarstwa górskiego. Na Cyprze wystartowała etapówka Cyprus Sunshine Epic, w której między innymi startuje Bartomi Wawaki Ondrey Zing z Cross Racing Team. Ale jeśli chodzi o takie wyniki ogólne tej generalki, bo nie chcę Wam podawać wyników szczątkowych z każdego etapu, no to wrócimy do tematu sobie we wtorek, kiedy będziemy już wszystko, wszyscy wiedzieli na ten temat. No natomiast wczoraj na, na czasówce, na pierwszym etapie, panowie byli na drugim miejscu. Trwała właśnie rywalizacja na drugim etapie, kiedy to nagrywam, więc jeszcze nie znam wyników tego drugiego etapu. Dlatego wolę Wam wszystko już na sam koniec powiedzieć. We wtorkowym odcinku programu cyklicznego. Kolejny news taki, który no, musiałem tutaj podrzucić: niezawodny, najbardziej rzetelny i wszechwiedzący portal rowerowa.pl, działający hmm, z Polskim Związkiem Kolarskim. A w sumie to, to jakby ten portal jest związkiem kolarskim, bo prowadzi go wiceprezes związku. No to jest, wiecie, takie jak wszystko w polskim związku kolarskim, czyli tam nie wiadomo zupełnie o co kamon. W każdym bądź razie, no wszelkie jakieś mm, szczapki wzięte, nowe pomysły w PZkolu e, zawsze pokazują się na, na, tym, na tej stronie. E, natomiast to, jak będzie wyglądała realizacja tych pomysłów, to jest już zupełnie inna sprawa. No w każdym bądź razie, odbijam od tematu. E, na tym portalu pojawiła się wiadomość, że podczas wyścigu Pucharu Polski w Wałbrzychu będą rozgrane też Mistrzostwa Polski na rowerach elektrycznych. I jak to tam było fajnie tak podsumowane w tym tekście to, że elektryczny pleton nam nie odjedzie. No, elektryczny może nie, ale każdy inny już dawno jest parę epok przed nami, więc taki mały apel do panów w Pruszkowie, Weźcie do najpierw te inne peletony i na przykład wysyłajcie kadry zawodników na wszystkie możliwe dyscypliny kolarskie, a potem próbujcie jakieś tam ewentualnie nowości, w których... Czy to jest sens, co się w to pchać, bawić? Myślę, że te mistrzostwa e-bajków świata, Europy, czy pochary świata na e-bajkach są bardziej dla takich, no nie wiem, indywidualnych zawodników, dla Ekip sponsorowanych, a nie żeby tam jakąś kadrę w to budować, no, albo Mistrzostwa Polski. No, bawcie się, jak chcecie, ale może zainteresujcie się jakimi strategicznymi rzeczami, które są istotniejsze dla kolarstwa w Polsce. No i tym bardzo optymistycznym akcentem kończymy sobie piątkowy odcinek programu cyklicznego. W niedzielę widzimy się na mojej pogadance o sprzęcie, a może o kolarstwie. Zobaczymy. A kolejny odcinek programu cyklicznego. Oczywiście we wtoreczek wieczorem. I na ten odcinek Was już teraz serdecznie zapraszam. A teraz Cię żegnam. Dzięki za uwagę. Dzięki za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje. Widzimy się w kolejny wtorek. Na razie.